Cześć. Dawno nie było aktualizacji odnośnie mojego Blue Spotted Jawfish. Akurat jakiś tydzień temu coś mu strzeliło i zaczął przebudowę swojego akwarium. Jak widzicie, tą dziurę pod tą skałą wykopał w ciągu tygodnia. Normalnie przemeblował całe akwarium. I zauważyłem dzisiaj, że nadal kopię, więc złapałem za aparat i postanowiłem wam pokazać Blue Spotted Jawfish. Jest trochę żółto na filmie, ponieważ tutaj od boku nie mam w ogóle światła i doświetlam go zwykłą lampą, taką LEDową, i niestety, ale jest żółty strasznie. Tak właśnie kopię Blue Spotted Jawfish. Normalnie bob budowniczy wśród ryb. Mam go już około 2 lat. Już będzie gdzieś około 2 lat. Nawet miałem samice i żyli sobie razem w takim nawet sporym akwarium, około 100 litrów, może 120. Przez około rok czasu i po roku czasu znalazłem samicę u niego w norce, niestety martwą, ale nawet zdarzyło się, że samica składała ikrę około 5-6 razy i samiec, bo to jest akurat samiec, co teraz kopię, opiekował się tą ikrą dosłownie, powiem wam, 5 dni i po 5 dniach wypluwał tą ikrę z norki i na tym jego opieka się kończyła, a powinien się opiekować sporo dłużej tą ikrą i wtedy małymi. Ikrę oczywiście trzymał u siebie w norce, trzymał ją w buzi, w pyszczku, i później jak te małe się wykluwają, to również małe trzyma w pyszczku przez jakiś czas, ale niestety mój samiec sobie z tym nie radził, a miał 5-krotną szansę, żeby zostać tatusiem, ale niestety chyba mu nie na rękę było tyle dzieci i nic z tego nie wyszło. Także jak samica zdechła albo ją zamordował, to nazywam, że może ją zamordował, była u niego w norce, to przerzuciłem go do mniejszego akwarium, kosteczka 30 litrów. Żyje sobie tutaj sam, bardzo grubo piachu, kamyki, także kopię non-stop. Naprawdę śmieszna ryba, bardzo ciekawa. Widzicie ten brzuszek? Tak powinien wyglądać Blue Spotted Jawfish. Je jak szalony, ale muszę go dokarmiać pipetą codziennie. Je tylko jeden rodzaj jedzenia. To jest taka mielonka jakby. Dużo składników różnych. I kroję w takie małe kosteczki, wrzucam do pojemniczka. Zalewam wodą i od razu karmię. Potrafi zjeść takich małych kosteczek 5-6 codziennie. Dlatego taki grubiutki, jak możecie zobaczyć czasami gdzieś w internecie, na filmikach u ludzi, te Blue Spotted Jawfishe są trzymane w ogólnym zbiorniku razem z innymi rybami i niestety im to nie służy, ponieważ te ryby są non-stop w stresie, są ciemne i nie czują się dobrze. Zazwyczaj chude, bo zanim jakikolwiek kawałek dopłynie do nich, no to inne ryby już to zjedzą. A u mnie mój Blue Spotted Jawfish, jak wsadzę pipetę, to normalnie ją atakuje, żeby dostać tylko jedzenie. Także jest tłuściutki i jest ze mną już ponad, no, około 2 lat. Druga rzecz, często te ryby ludziom po prostu padają ze względu na
temperaturę, jaka panuje w ogólnym zbiorniku, gdzie jest trzymany spotted jawfish, no jest ta temperatura wyższa. One wymagają troszeczkę niższej temperatury. Ja staram się trzymać 24 stopnie non-stop, więc troszeczkę chłodniej. I być może dlatego u mnie ta ryba jest już około 2 lat. Wiem, że te ryby często chorują na tą chorobę tak zwaną Blue Spotted Disease. To jest coś podobnego do Velvet. Po prostu tym rybom, jak są chore na tą chorobę, dosłownie skóra płatami odpada. Takie białe płaty się robią i dosłownie odpada od ryby. Ryby cierpią. Powiem wam tak, że jak miałem tą parkę, kupiłem od razu parkę, to te ryby u mnie również zachorowały, ale jak wspominałem nieraz, ja moje ryby leczę i na itch, i na velvet, i przeprowadzam kwarantannę tym środkiem. To jest chloronic phosphate, chloronic phosphate, jakoś tak. Mam ten lek, kiedyś udało mi się dostać i te dwie ryby wyleczyłem tym lekiem i od około 2 lat on jest akurat ze mną, prawie 2 lata, no samica była ponad rok. Także ten lek polecam ogólnie na wszystko, na kwarantannę, na itch, na ick, sorry, na ick, na velvet i również na Blue Spotted Disease. Także polecam ten środek. Dzięki temu ta ryba już jest ze mną tyle czasu. Jak widzicie, jak się zachowuje w naturalnym środowisku, gdzie ma kupę piachu, kamyków i nie ma innych ryb. Tak jak wam mówiłem, z innymi rybami ta ryba nie będzie się czuła dobrze, będzie zawsze zestresowana. No i dlatego ludzie też narzekają na forach, że 3 miesiące, pół roku, maksymalnie do roku czasu i ta ryba im po prostu pada. U mnie już jest ponad 2 lata, około 2 lat. Widzicie, kopie, układa kamienie, także non-stop przemeblowanie. I to nie jest tak, że ona siedzi cały czas pod piachem, cały dzień wystaje z norki, rozgląda się, a czasami nawet i pływa po całym akwarium, jak ma ochotę. Na noc oczywiście różne pory, godzina 20, 21, czasami o 6, potrafi norkę zakryć kamykami, założyć wejście całkowicie i pójść spać. I rano oczywiście norkę odkopuje i wystaje z tej norki cały dzień. Także bardzo ciekawa ryba, no ale jest troszeczkę bardziej wymagająca. Ok, ja mykam, bo już ręce mi opadają od trzymania kamery. Dzięki za oglądanie. Cześć.